Studio VTV poleca najnowszy numer miesięcznika Nieznany Świat. Najnowszy numer już w kioskach. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Anna Mazurczyk, dietetyk kliniczny. Od wielu lat zajmujesz się dietetyką, ale taką bardzo prozdrowotną, proekologiczną. Ile to już lat? No tak naprawdę żywym jedzeniem, zielonym jedzeniem zajmuję się 6 lat. I od 6 lat zajmuję się tak naprawdę tylko dwoma roślinami, najbardziej dwoma roślinami, które jak poznałam ich działanie i zobaczyłam, jakie one mają działanie dla naszego organizmu, a przede wszystkim zobaczyłam ich wyniki działania, bo to jest bardzo ważne, tak? Żeby zobaczyć, jak to działa, trzeba mieć jakieś ileś tam tygodni, miesięcy, lat doświadczeń i po tych wszystkich doświadczeniach zobaczyłam, jak one działają, tak postanowiłam, że będę się zajmować właśnie tymi dwoma roślinami i pomaganiem w samoleczeniu organizmu dzięki nim. A co to za rośliny? To są rośliny, które tak naprawdę znamy od wielu lat, bo jest to zboże, jest to jęczmień, młody jęczmień. Z tym, że nie sam młody jęczmień, ale wyciśnięty i wysuszony sok z niego, przygotowany w taki sposób, żebyśmy mogli go wziąć wszędzie ze sobą na podróż, używać go w domu, używać go w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli on jest w postaci proszku. Natomiast drugą rośliną jest chlorella perenoidosa sorokiniana. To jest taka odmiana algi słodkowodnej, która jest dla nas genialna, dla naszego organizmu. Przede wszystkim oczyszcza z metali ciężkich. To może zacznijmy od samego początku, może od młodego jęczmienia. Mhm. Jaki ma dla nas zbawienny wpływ? Trzeba rozróżnić dwa, a nawet więcej rodzajów młodego jęczmienia i sposób ich przygotowania do spożycia przez ludzi. Dlatego, że wiemy oczywiście, że trawa, obojętne czy to jest to trawa zbożowa, czy trawa, którą mamy zasianą wokół, czy rośnie na polach, ona tak naprawdę zbudowana jest w większej ilości z celulozy. Natomiast ludzie nie trawią celulozy, ponieważ nie mają enzymu zwanego celulaza. Dlatego nie powinniśmy jeść trawy. Gdybyśmy jedli trawę, to problem głodu byłby rozwiązany na świecie, bo wszyscy jedliby trawę. Natomiast bardzo istotna dla naszego organizmu jest sok wyciśnięty z trawy. I teraz gdybyśmy mieli dostęp do codziennie do świeżej, żywej trawy jęczmiennej i mogli ją ścinać na wysokości 20-25 cm, za chwilę powiem dlaczego, tak mielibyśmy podstawę naszego żywienia dla naszego organizmu, taki basic. I ten basic jest używany, ja go używam od 6 lat, natomiast jest używany również przez całą moją rodzinę, doprowadza do samoleczenia, zaraz powiem o jego faktycznie właściwościach, ale ważne jest to, jaka jest różnica między tym, co mamy w sklepach za 19,99, nie wiem, to są jakieś takie groszowe sprawy, a tym, co jest wartościowe dla naszego organizmu, czyli co pomoże nam właśnie w tym samoleczeniu. Okej, czyli jakie formy wyróżniamy? To znaczy, wyróżniamy tą tańszą formę, gdzie mamy dużo błonnika po prostu. Tak. I trochę droższą, kiedy mamy więcej witaminy C, bo z tego co wiem, to zielony jęczmień ma dużo witaminy C. Tak. I co jeszcze? Przede wszystkim główna różnica jest taka, że jeżeli mamy w torebce mielony młody jęczmień, suszony mielony młody jęczmień, to znaczy, że proces produkcji wyglądał następująco. Producent wychodzi na pole, ścina trawę jęczmienną, wsadza ją do piekarnika, suszy, a potem mieli bardzo drobno i wrzuca do saszetek czy do pudełek. Natomiast taka forma jęczmienia nie jest przyswajalna przez ludzi, ani nie jest trawiona przez ludzi i niestrawione resztki trawy, a to nawet suszonej trawy, bo jeszcze jakbyśmy jedli trawę tak jak krowy na łące, tak, że świeżą trawę, to jeszcze by coś było, bo ten sok byśmy mogli z tej trawy wykorzystać. Natomiast tutaj przy suszonej trawie nie ma wartości odżywczych żadnych,
żadnych, jest tylko dużo błonnika faktycznie i ten błonnik zdziera z naszych jelit substancje, które tam zalegają, ale co robi też, i to właśnie robi ta celuloza, ona przecina nasze kosmki jelitowe i przecina błony jelita, tworząc wrzody, dlatego trzeba bardzo uważać na jakość, jaką po prostu jakość używamy tego młodego jęczmienia. Jeżeli widzimy, że to jest suszona trawa jęczmienna, to nie. Lepiej iść na łąkę i sobie zerwać i wycisnąć w wyciskarce trochę soku z tej trawy, niż jeść taką suszoną. Dobra, to teraz jeszcze tak z mojego punktu widzenia, jak się przekonać do picia? Bo smak jest niezbyt wyborny. No tylko dlatego, że my tu mówimy prawdopodobnie, nie miałeś kontaktu z wyciskanym sokiem z trawy, tylko z suszonym jęczmieniem. On jest troszkę kwaśniejszy dla mnie, ale dalej jest ciężki do przełknięcia. Dobrze, to jeszcze dokończę z tymi różnicami, bo tutaj mamy mieloną trawę suszoną i ona faktycznie jest z niej do przełknięcia. Jak zmieszamy ją z wodą, to na dole zbiera się taki muł. Dlatego, że ta trawa zostaje, tak? I ona nie rozpuszcza się całkowicie, tylko ona zostaje w szklance, więc tego mułu nie jesteśmy w stanie wypić i to jest naprawdę okropnie niedobre. Tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym drugim procesie produkcji, czyli idziemy na producent idzie na pole, na którym rośnie jakościowa, najlepsza trawa, która rośnie na glebie bardzo bogatej w mikroelementy i substancje, które wchodzą w tą trawę, podlewana jest wodą z stopniających lodowców, na przykład, albo z odwiertów głębinowych. I teraz taką trawę producent ścina, wyciska z niej sok i ten sok w bardzo niskiej temperaturze suszy w przeciągu kilku sekund i ten pyłek, który jest zebrany po suszeniu, on tak naprawdę jest zbierany do pudełek i my to właśnie powinniśmy pić. Dobra. A teraz jak ze smakiem? No właśnie, ja za chwilkę Państwu pokażę, jak to w ogóle zrobić, taki sok z trawy, jak go przygotować w ogóle, żeby on był jakościowo najlepszy, enzymatycznie żywy. To jest jeszcze bardzo ważne, żywość enzymatyczna produktu. Natomiast smak można mieszać z wodą, ten sok z jęczmienia, suszony sok z jęczmienia, ale można też mieszać z innymi sokami, na przykład sokiem jabłkowym, czy sokiem ananasowym, czy bananowym, czy robić smoothie, czy robić koktajle, czy dodawać do jogurtu, czy nawet barwić ryż, tym można tylko na zimno. Ja zaraz powiem, dlaczego na zimno. Okay. Dlatego to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ suszony, mielony jęczmień, on nie ma żadnych wartości żywych, dlatego że on wcześniej został wysuszony w wysokiej temperaturze. Natomiast sok z trawy w postaci proszku, on jest enzymatycznie żywy i można to sprawdzić, zalewając go wrzątkiem. I on wtedy zetnie się białko na górze i to nam pokaże właśnie tak jak przy jajku, że jest enzymatycznie żywy. Więc używamy tylko zimnej wody, ewentualnie maksymalnie do 35 stopni wody, albo soku właśnie, albo soku. Tylko pamiętajmy, żeby ten sok był naturalny. Czyli może być wyciśnięty z jabłek, może być wyciśnięty z kartonika, ja to tak nazywam, ale w sensie takim, że są kartony z kranikiem i tam jest tłoczony sok. Właśnie, pamiętajmy, żeby to było po prostu naturalne i żeby to było ekologiczne. No i przede wszystkim ważne jest to, żeby to, co pijemy i jemy, było naprawdę bio, ale takie prawdziwe bio. Czyli, że jeżeli chcemy wiedzieć, czy to jest naprawdę naturalne, to powinniśmy zapytać producenta o certyfikat bio. A kto wydaje takie certyfikaty? To wydaje jakiś polski instytut, czy to jakieś instytuty międzynarodowe? Wszystko zależy od tego, gdzie firma produkuje ten produkt. Tu akurat mamy certyfikaty międzynarodowe. W tej chwili bardzo trudno jest dostać certyfikat bio. Chlorella nasza, o której będziemy później mówić, w tej chwili dostała certyfikację bio po kilku latach starania się o nią. To nie jest prosta sprawa. Tego się nie da kupić na AliExpress. Tego się, znaczy, da się kupić jakieś certyfikaty gdzieś tam na czarnym rynku. Ale to nie jest to samo. Musimy być pewni, że to jest naprawdę czysty od metali ciężkich, czysty od chemikaliów produkt. To jest ważne. Powiedziałeś wcześniej, że ucinamy jęczmień na wysokości 20-25 centymetrów. Dlaczego? Dlatego, i to właśnie ludzie mało o tym wiedzą, to wszyscy wiemy, jak wygląda zboże. Tak. Rośnie łodyga, na łodydze jest kolanko, później wyrasta dalej łodyga i już później kłos, tak? Ale w tym kolanku zbiera się gluten. I teraz, żeby produkt był całkowicie bezglutenowy, to nie może być ścinane to zboże razem z łodygą, w którym jest gluten.
Więc to zboże musi być na wysokości 20-25 cm, zanim się jeszcze wytworzy gluten i wtedy właśnie wyciskany z tego sok. I dlatego właśnie ten sok z trawy, który my tutaj mamy, on jest całkowicie bezglutenowy, więc możemy go jeść i pić, ponieważ dodajemy też do różnych potraw, jako zupełnie bezpieczny dla ludzi, którzy mają celiakię, czy mają jakąś nietolerancję glutenu. A jak będzie to wpływać na naszą odporność? Tak już stricte biologicznie, jeśli będziemy mówić trochę o chorobach. Jasne. Odporność w tych czasach naszych teraz, gdzie sprawa odporności jest jakby na pierwszym miejscu, musimy pamiętać, że nasza odporność leży w jelitach. Ona nie jest gdzieś na zewnątrz, ona nie jest we krwi, ona po prostu jest w jelitach. I jeżeli my mamy oczyszczone ze złogów, z metali ciężkich organizmów, ale ze złogów jelita, to te jelita nasze zaczynają pracować. Mamy rozklejone kosmki jelitowe i one zaczynają wychwytywać szkodliwe białka, które nie przenikają dalej do krwi, do przestrzeni międzykomórkowych, do limfy i tak dalej. Jeżeli te szkodliwe białka są złapane wcześniej, przechwycone wcześniej i wydalone, wtedy mamy pewność, że nasz poziom odporności bardzo mocno wzrośnie. Więc nie czekajmy na żadną drugą falę, trzecią, piątą, tylko po prostu teraz, jak jest lato, musimy zrobić wszystko, żeby podnieść naszą odporność. Zwłaszcza, że mamy świetny dostęp teraz do witaminy D od słońca, mamy świetną pogodę na to. Ale teraz wróćmy do tematu i powiedzmy trochę o chlorelli, tak? Dobrze to wymawiam? Tak, chlorella. Co to jest, z czym to się je? Może tak. To się je sauté, czyli samym. A tak naprawdę najlepiej to jeść razem właśnie z jęczmieniem. Z tego tylko względu, że obydwie te rośliny, które tak naprawdę studiuję 6 lat, one najlepiej współpracują razem, jak są jedzone razem. Jeżeli my mamy jakąś dawkę zjeść, jakąś część jęczmienia i część chlorelli, to jeżeli będziemy pić sam jęczmień, to musimy go dwa razy więcej wypić, żeby uzyskać taki sam efekt, niż jak jemy go razem z chlorellą. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że chlorella jest największym oczyszczaczem z metali ciężkich, ze złogów, z toksyn, pestycydów, dioksyn, z wszystkiego, co na co dzień wkładamy do naszego organizmu. Czyli jest świetną gąbką, która wyciąga z nas te niepotrzebne związki, prawda? Dokładnie tak. A co to robi? To jest właśnie, to jest błonnik, który tak naprawdę wiąże metale ciężkie i on nie tylko usuwa je z jelita, ale usuwa je też z krwi i usuwa je też z przestrzeni międzykomórkowych i z limfy. Więc to jest ważne, że jesteśmy oczyszczani z metali ciężkich po kolei. Każdy nasz organ oczyszczany jest z metali ciężkich. Ona wchłania te metale ciężkie i wydala drogą wiadomą do ubikacji. Jasne. I teraz, jaki smak? Lepszy niż zielony jęczmień, czy gorszy? Wszystko zależy od tego, ile mamy pasożytów w sobie. Okej. Tak, dlatego że im więcej mamy pasożytów, tym bardziej nam nie smakują zielonki. Im więcej mamy pasożytów w sobie, tym bardziej nie możemy pić, cofa nas od jęczmienia, nie możemy gryźć chloreli, musimy ją łykać. Ja akurat tutaj mam akurat chlorelę w pastylkach, natomiast chlorella występuje też w proszku. Oj, mamy też chlorelę w proszku, tak jest, można to użyć. Okay. Mamy też chlorelę w proszku. Jest ona bardzo łatwa do przygotowania, tak podobnie jak jęczmień, bo wsypujemy ją tylko do wody. Ja zaraz powiem o wodzie, bo woda jest bardzo ważna również. Natomiast wsypujemy ją do wody, możemy wsypać razem z jęczmieniem i zrobić sobie jeden koktajl. Smak nie jest wybitnie wspaniały. Okay. Im więcej pasożytów, tym jest gorszy. Natomiast później, jak już je oczyścimy i oczyścimy nasze kubki smakowe na języku, to wtedy ten smak zaczyna nam nie przeszkadzać. Czyli po prostu akceptujemy go, a potem nie możemy bez niego żyć, bo jest taki pyszny i robi tak dobrze dla naszego organizmu. To teraz powiedzmy o złym wpływie pestycydów i metali ciężkich, na przykład u kobiet w ciąży. Jak to ma się na płód na przykład? Bardzo dobre pytanie, to jest super pytanie, tym bardziej, że w tej chwili pierwszy problem jest taki, że kobiety i mężczyźni nie mogą zajść w ciążę. No bo wiadomo, że mężczyzna jest trochę potrzebny w tym temacie. Więc jakby kobiety mają problem, żeby zajść w ciążę, a biologia nie jest głupia. Nasz organizm nie pozwala nam na, oprócz pewnych przypadków odosobnionych, na to, żebyśmy ciągle rodziły chore dzieci. I teraz my, przygotowując się do zajścia w ciążę, powinniśmy oczyścić nasz organizm, zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Dlatego, że wiadomo, że plemniki niosą materiał genetyczny i informacyjny, tak? I one muszą również być na wysokim poziomie, one muszą być dobrej jakości. Tak. Zwłaszcza, żeby dopłynęły do komórki jajowej, bo zazwyczaj większość ginie już
w połowie swojej drogi. No i właśnie, to jest kondycja właśnie naszych, kondycja ludzi w tym czasie, gdzie po prostu nie mamy siły i ani nasze organizmy nie mają siły, nasze komórki nie mają siły, jesteśmy pozbawieni energii i teraz tą energię powinniśmy podnosić. I teraz taka kobieta, która jest zawalona metalami ciężkimi, trzeba wziąć pod uwagę, że dobra, kobiety nie zachodzą w ciążę wcześniej niż 20 lat. I teraz przez 20 lat napychają się toksynami z jedzenia, z powietrza, z wody. I później ten organizm nie ma możliwości, żeby wyżywić dziecko. I jeżeli już się tak stanie, że to dziecko, że dojdzie do zapłodnienia, dziecko zacznie rosnąć w nas, to jakaś część, bardzo duża część, przechodzi przez łożysko metali ciężkich i innych toksyn przez łożysko do płodu. A później rodzi się dziecko, które ma od razu alergię, od razu ma nietolerancję, od razu jest chore, albo nie daj Boże, później pojawia się autyzm, który też jest może być po wstrzyknięciu metali ciężkich do organizmu zaraz po urodzeniu, tak? Ale na to wszystko jest wyjście, bo na to wszystko jest ratunek. Po prostu trzeba wcześniej, zanim pomyślimy o tym, że chcemy zajść w ciążę, trzeba oczyścić organizm z metali ciężkich. Czyli porządnie się przygotować do tego procesu, zwłaszcza nasz organizm, ponieważ to jest jakby duży wysiłek, prawda? Zajście w ciążę i w ogóle cała ciąża dla kobiety. Samo zajście w ciążę nie jest dużym wysiłkiem. To zależy dla której strony. Racja. Natomiast faktycznie dla organizmu to jest ogromne obciążenie, tym bardziej, że organizm traktuje płód jako tak naprawdę intruza i on próbuje go na początku usunąć, wyrzucić, bo to jest intruz dla organizmu. Później dopiero organizm przystosowuje się i przygotowuje do tego, żeby urodzić dziecko. Natomiast tutaj to dziecko powinno być od samego początku zaopiekowane. Jak ono ma kilka milimetrów, już powinno być zaopiekowane przez matkę. Więc najpierw przygotowujemy organizm do czysty organizm, do tego, żeby zajść w ciążę i następnie oczyszczamy go cały czas podczas ciąży i naładowywujemy energetycznie. I tak jak prowadzę moje tutaj, one się same nazywają pacjentkami moimi, tak? Dziewczyny, które są w ciąży albo przygotowują się do ciąży, albo nie mogą zajść w ciążę. I ja je przygotowuję do tego okresu i one później, mamy dużo zielonych dzieci, tak zwanych zielonych dzieci z tego, one nie są zielone, ale one są zdrowe. One po prostu są zdrowe. I teraz takie dzieciaki, one nie mają żadnych alergii, one śpią w nocy, nie płaczą, nie są pobudzone jakoś specjalnie, po prostu to są zdrowe, fajne dzieciaki, które jedzą zielonki w ogóle już od jak skończą pół roku, już można pić jęczmień, dla maluszka podawać jęczmień. Nawet zamiast modyfikowanego mleka, dlatego że skład jęczmienia jest bardzo podobny do mleka matki. Okej, okay, a co, jaki zbawienny wpływ może mieć dla osób 50+? A to jeszcze lepiej. No, wydawałoby się, że zielonki są dla wszystkich, ale taka jest prawda, dlatego że my potrzebujemy energii do życia. I tą energię do życia skąd czerpiemy? Przede wszystkim z natury, ze słońca, tak jak powiedziałeś, witamina D3 i tak dalej. W tej chwili, żeby uzyskać witaminę w naszym organizmie, potrzebujemy wystawiać się na słońce między godziną 11 a 2 w południe. Najlepiej nago. I leżeć na słońcu, ruszać się na słońcu, ale tak, żeby to po prostu była jak największa powierzchnia skóry wystawiona. Jasne. A co z promieniowaniem UV? Lepiej się wtedy smarować filtrami, czy nie? Dobry temat. Zaraz wrócimy do 50+, bo to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast bardzo dobry temat, bo teraz jest lato. Ja od 5 lat nie używam kompletnie żadnych kremów z filtrami, obojętne w jakim kraju jestem. Ja pracuję na moim tarasie i po prostu siedzę w słońcu prawie cały dzień. Jeżeli tylko jest słońce, to siedzę i pracuję w słońcu cały dzień. I nie używam okularów przeciwsłonecznych także nie, ponieważ bardzo ważne jest dla wzroku światło słoneczne. I przede wszystkim, co mnie chroni przed tymi promieniowaniem, które jest nazywane szkodliwym promieniowaniem? To promieniowanie szkodliwe i te całe raki skóry i tak dalej, one nie są spowodowane słońcem, tylko kremami, które nakładamy na siebie i interakcją tego promieni słonecznych razem z tymi kremami. Więc trzeba bardzo uważać, najlepiej się nie smarować, a jeżeli już musimy, to są takie oleje, jak na przykład olejek z pestek malin, który tak naprawdę naturalnie chroni naszą skórę przed napromieniowaniem i przed zbytnim opalaniem. Bo to jest jeszcze ważne, żeby się nie wystawiać cały czas na słońce. A jakbyśmy chcieli nawilżyć skórę? Nawilżanie od wewnątrz jest ważne, czyli dużo wody. Zaraz powiem o wodzie. Jasne. Jeszcze wrócę, zanim 50+, to wrócę jeszcze do tego, jak to chroni skórę chlorofil. Przede wszystkim chlorofil.
Więc jeżeli pijemy dużo chlorofilu, jemy dużo chlorofilu, czyli dużo zielonych warzyw, dużo zielonych owoców, to one dostarczają do naszego organizmu chlorofil i on wytwarza sam naturalną barierę przeciw temu szkodliwemu promieniowaniu. Więc nie zmarujemy się kremami 50+ i innymi. Jasne. To teraz wróćmy dla wpływu dla osób 50+, jeśli chodzi o zielony jęczmień i chlorelle. Chlorelle perennoidoza sorokiniana w tej chwili. Dla mnie chlorelle. Dobrze. Więc 50+, to jeszcze nie jest tak dużo, 60+ bym powiedziała. Tak naprawdę moi klienci w tej chwili, którzy pytają o jęczmień i chlorelle, to są ludzie 60-70+. I tacy ludzie ze świadomością, że oni chcą w końcu coś zmienić w swoim życiu, że oni już wiedzą, że to jedzenie, które jest w sklepach, to nie jest dobre, nie działa im dobrze, że farmaceutyki nie pomogą na wyleczenie chorób, a tylko ustawią te choroby na pewnym poziomie, żeby pacjent nie umarł, ale żeby też nie wyzdrowiał. Więc jakby to wszystko zostaje na jednym poziomie, a oni są leczeni, ale nie wyleczeni właśnie. To jest ważne. Więc tacy świadomi ludzie, starsi ludzie przychodzą do mnie i pytają, co zrobić. I teraz dla osób, które mniej się ruszają z różnych względów zdrowotnych, więc mają mniejszą perystaltykę jelit, więc tak naprawdę czasami mają zaparcia. Dla nich polecam jak najwięcej soku z trawy. Sok z jęczmienia, codziennie 3 szklanki soku z jęczmienia i wyniki są rewelacyjne, a nawet rewolucyjne. Ludzie po prostu zmienia im się też cały w ogóle nawet światopogląd, ponieważ sok z trawy powoduje pobudzanie endorfin, a endorfiny nie tylko są wydzielane w mózgu, ale w jelitach też. Więc jak my oczyścimy jelita chlorellą i do tego napełnimy je jęczmieniem, chlorofilem, wszystkimi mikroelementami, witaminami, tak my po prostu jesteśmy zdrowi. Okej, czyli teraz może wróćmy do tematu. Jak to przygotować? Tak, pokażę Państwu, jak to przygotować, pokażę Tobie, jak to przygotować, ale jeszcze jedna ważna rzecz to woda. Woda powinna być dobra. Woda powinna być czysta. Woda powinna być informacyjnie ustrukturyzowana. Woda powinna nieść dobrą informację ze sobą. W następnym odcinku może powiem więcej o wodzie. Jasne. Natomiast tutaj chciałabym pokazać Tobie i Państwu, jak przygotować sok z jęczmienia. O tej specjalnej wodzie będę mówić później, o wodzie wodorowej. Natomiast jak mamy już wodę wodorową, tak wlewamy ją do... Ta woda wodoruje się tutaj przez 3 minuty, ale to później będę o tym mówić. Natomiast taką wodę wodorową wlewamy do shakera. Bardzo ważne jest, żeby użyć shakera, ponieważ jeżeli będziemy mieszać proszek jęczmienny łyżeczką, to on się oklei po prostu na łyżeczce i nic nie zostanie w tej wodzie, tylko wszystko na łyżeczce. Można go oczywiście jeść, ale też mamy jęczmień w tabletkach, więc generalnie takie drażetki również z jęczmienia można je gryźć, albo można, niedobrze smakują, albo można je łykać. Ale wlewamy wodę do shakera i wsypujemy, proszę Państwa, tak naprawdę tu powinna być jedna szklanka wody. Ja to zrobię w mniejszej ilości. Nie wiem, czy będziesz chciał to spróbować, ale mam sok. Przygotowałam się z sokiem. Sokiem, tak. Dobrze. Więc bierzemy do jednej szklanki wody. Powinniśmy wsypać albo jedną naprawdę kopiatą łyżeczkę proszku jęczmiennego, albo powinniśmy wsypać płaską łyżkę. Taką od zupy. Okej, bo ja się spotkałem, że są opakowania z plastikową już łyżeczką, taką miarką i z tyłu na opakowaniu jest napisane, ile łyżeczek powinniśmy dziennie wypić. Tak. I teraz jedna ważna rzecz. To nie jest lekarstwo. To jest jedzenie. Więc tak samo jakby ktoś zapytał, ile marchewki dziennie możemy zjeść? 1,5 marchewki czy 2 marchewki dziennie? Bo to jest bardzo ważna sprawa i jeszcze czy ta marchewka ma certyfikację bio. To jest jeszcze bardzo ważne, że to jest jedzenie. Nie jest traktowane jako lekarstwo, nie jest traktowane jako środek specjalnego spożycia, tylko jedzenie. Więc czy my weźmiemy kopiatą łyżeczkę, czy płaską, czy weźmiemy... Im bardziej kopiata, tym lepiej działa na nasze zdrowie, na nasz organizm. Natomiast też tu zależy od smaku. Ja na przykład piję jedną szklankę jęczmienia z 2 kopiatymi łyżkami do zupy. Więc on ma wtedy taki gęsty, mocny smak, ale już po 6 latach ten smak dla mnie jest przyzwyczajalny. Natomiast na samym początku faktycznie lepiej sobie mniej tego jęczmienia, troszkę więcej wody. No i fajnie jest zmieszać z sokiem. I my teraz ja spróbuję to wyszejkować. A co z chlorellą? Wrzucamy do środka, czy raczej bierzemy jako tabletkę? Jeżeli mamy chlorellę w drażetkach jak teraz, to tak naprawdę chlorellę bardzo fajnie jest pogryźć albo ssać.
Smak, wiem, smak, oczywiście. Ale nasza chlorela smakuje jak pestki dyni. Więc jeżeli ktoś lubi pestki dyni, to spokojnie może jeść chlorelę. Okay. Mhm. Natomiast taką chlorelę nie polecam wrzucać tutaj do wody, dlatego że ona się nie rozpuści. Ona musi być rozkruszona. Więc jak chcemy sobie zrobić szejka, to lepiej chlorelę w proszku. Okej, okay, dobra. Mhm. Tak, i teraz mamy wyszejkowany jęczmień. Teraz z daleka tutaj od wszystkich białych rzeczy. Uwaga, będę pryskać w tę stronę. Tak, jest on zupełnie całkowicie rozpuszczony. Jeżeli mogę prosić jeszcze o szklankę, to bym pokazała po prostu. To ja poproszę na chwilę naszego realizatora o lekką dyspozycję. I teraz jest tak, mamy sok, może to być sok, obojętne tu lokowanie produktu zakryjemy, jasne. Może to być sok jabłkowy, może to być sok ananasowy, dziękuję bardzo, może to być jakikolwiek inny sok owocowy, możemy go dolać do jęczmienia i spróbujemy go teraz wypić, to znaczy ja to wiem, bo ja wiem jak to smakuje, ja bardzo bym chciała zobaczyć jak to będzie dla ciebie, niedużo. Uwielbiam być królikiem doświadczalnym. Tak, on ma taki piękny, widzisz, taki piękny kolor i przede wszystkim, co jest ważne, tam w środku nie ma muł żadnego, nie ma żadnych drobinek, on jest całkowicie rozpuszczony, całkowicie. Znaczy muszę Państwu powiedzieć, że pachnie jak skoszona trawa. To jak ktoś lubi zapach, to powinno wejść. Tak jest. Możesz próbować. To jest pierwszy raz. Nie jest najgorsza. O, właśnie. Nie jest najgorsza, jest do przeżycia. To jest sok ananasowy? To jest sok ananasowy, tak. Możemy dodać każdy sok tak naprawdę do soku jęczmiennego, ale ciekawe, bardzo ciekawa rzecz, malutkie dzieci, półroczne, roczne, one piją tylko z wodą jęczmień, dlatego że one nie mają jeszcze zniszczonego tego smaku. One jeszcze nie jedzą batoników, niektóre nie wypijają w ogóle kubusiów. Ludzie świadomi, którzy mają małe dzieci, oni nie dają takich właśnie produktów jak jakieś kubusie, inne tam takie rzeczy przemysłowe, do picia dla dzieci. I te dzieci są czyste. Jeżeli one są czyste, tak dla nich żaden sok w środku. One piją tylko z wodą. I one to traktują jako normalne, codzienne jedzenie. Po prostu na śniadanie, na czczo dostają sok z trawy i tak samo powinniśmy my robić i tak samo ludzie 50 plus, 60, 70 plus i 100. A osoby dorosłe powinny pić sam jęczmień, czy jednak powinny też jeść coś innego? No jasne, że coś innego. Właśnie bardzo często ludzie mnie się pytają, a co ty w ogóle jesz? Czy ty żyjesz tylko na zielonkach? Otóż dla mnie to jest podstawa życia, podstawa jedzenia. I teraz ja codziennie na czczo wypijam około pół litra jęczmienia. To są dwie szklanki, takie całe szklanki. To jest taki shaker. To jest taki shaker jęczmienia i to mi wystarcza jako śniadanie do godziny 13-14, dlatego że to ma tyle mikroelementów, witamin, żywych enzymów, że to mi zaspokaja cały głód mój, tak? Więc jeżeli to zaspokaja mi głód, ja nie potrzebuję, nawet jeżeli mam jakieś śniadanie biznesowe, gdzie powinnam coś zjeść, to po prostu ja patrzę na to jedzenie i nie mam jakby ochoty na nie, tak? Ale oczywiście jem normalnie wszystko to, co wszystko normalnie ludzie, tylko że przede wszystkim pierwsza rzecz, jem tego dużo mniej. Więc jeżeli jem tego mniej, może być bardziej jakościowe. Dlatego i bardzo zwracam uwagę na to właśnie, żeby to było czyste, żeby to było czyste od chemii oczywiście, bo nie chodzi tutaj o brudną marchewkę. Lepiej zjeść brudną marchewkę niż czystą. Żeby to było naturalne, tak? I te ilości zjadanych przeze mnie tych produktów są po prostu minimalne. Dlatego jem dla smaku, bo lubię jeść. Natomiast to jedzenie, które kupuję w sklepach, nie zaspokaja naszych potrzeb żywieniowych i potrzeb naszych komórek. A co z aminokwasami? Bo jednak są egzogenne i endogenne. I pytanie, co powinniśmy jeść, żeby właśnie te egzogenne, czyli te z zewnątrz, które musimy przyswoić, jakoś dostarczyć organizmowi? Przede wszystkim, bardzo ważna rzecz, masz rację, wszystko to, co istnieje do jedzenia, a tak naprawdę to, co istniało 40 lat temu, było czyste. Zanim przyszła Ameryka do nas, McDonald's i inne rzeczy, Monsanto, to było bardzo ważne, że mieliśmy to czyste jedzenie. I wtedy mogliśmy jeść wszystko, co rosło na glebie naszych dziadków w ogrodzie. A co z mięsem? Temat mięsa jest bardzo, bardzo taki reaktywny, dlatego że są ludzie, którzy są absolutnie przeciwko jedzeniu mięsa i są ludzie, którzy absolutnie stosują dietę tylko na mięsie. Więc jakby tutaj moje osobiste zdanie jest takie, że możemy jeść wszystko, ale patrzmy na energetykę tych produktów. Jeżeli mięso jest wcześniej
przed jakby przygotowaniem do jedzenia przez nas, jest źle traktowany, nie będę używać ostrych słów, ale jest źle traktowany, to komórki, to te mięśnie, które ludzie spożywają, one mają w sobie, to już pomijając, że mają złą energię, ale one też biochemicznie są tak zmienione, że one powodują ten stres, który jest w tych komórkach, też przechodzi na nas, tak? Więc my jemy zestresowane mięso, które jest po prostu nieszczęśliwe. I ludzie się ze mnie śmieją, jak na targu idę na targ i pytam babci, która stoi z jajkami, czy te kury są szczęśliwe. Tak, to jest bardzo ważne dla mnie, żeby te kury były szczęśliwe, które dają te jajka. Bo ja pamiętam, jak dziadek mówił, że zestresowana świnka smakuje gorzej. No to proszę właśnie. To ja wiem, to są święte słowa dziadka, zestresowana świnka smakuje gorzej. I rzeczywiście to, co dziadek robił, było zupełnie innego smaku niż to, co teraz mamy w sklepie. Bo to, co mamy teraz w sklepie, to ja akurat jestem... Dla mnie... Ja wolę jeść warzywa i owoce, tak? Wolę spożywać takie jedzenie, które jest... Ono jest bardzo łatwo przyswajalne przez ludzi. Czyli mięso zastąpić soją? No i właśnie, no, soja modyfikowana genetycznie. I koniec. My soi nie ma w tej chwili naturalnej soi. Mhm. Być może gdzieś jeszcze pojawiają się jakieś punkty, w których jest soja niemodyfikowana genetycznie, ale w większej ilości niestety jest, więc ta soja nie za bardzo. Ale jest jedno pytanie, dlaczego my potrzebujemy jeść mięso? Przede wszystkim ważna rzecz jest witamina B12, a tak naprawdę kobalamina, bo dlatego, że nie ma czegoś takiego jak witamina B12, jasne, tak, ale ta kobalamina, która w połączeniu z naszymi jelitami, z tym, co się dzieje w naszych jelitach, powoduje, że jest właśnie wydzielana ta witamina B12. I teraz ona jest w produktach odzwierzęcych i w mięsie. Ale gdzie jeszcze? Na razie jedyną zbadaną rośliną, w której jest witamina B12, czyli ta kobalamina, jest chlorella perenoidoza. To jest ważne, żeby to nie była chlorella vulgaris, tylko chlorella perenoidoza. Vulgaris to jest chlorella zwyczajna, używana dla zwierząt, przy karmieniu zwierząt i tak dalej. Ona jest dużo tańsza, natomiast perenoidoza jest przyswajalna lepiej dla ludzi. Więc ta witamina B12, która jest nam tak potrzebna i dlatego ludzie jedzą mięso, bo potrzebują tej witaminy. No i ona jest chloreli, więc jeżeli będziemy jeść 20-30 drażytek chloreli dziennie, to będziemy mieć zapotrzebowanie w 600-700% zapewnione dla naszego organizmu na witaminę B12. Okej, okay, a co właśnie z aminokwasami? Dostarczacie na przykład przez mleko, czyli z produktami odzwierzęcymi? Jajka, mleko? Nie jestem przeciwna jedzeniu wszystkiego, natomiast trzeba zobaczyć na swój organizm, tak? Po czym my się lepiej czujemy? Jak nasz organizm na to reaguje. Są szkoły, które mówią nie, absolutnie żadnego białka, że nie można mleka, nie można białego sera, nie można tego. Są znowu z drugiej strony szkoły i tego, co ja się uczyłam, że tak, że to białko zwierzęce musi być, że musi być biały ser, że mleko i tak dalej. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, żebyście sprawdzili, jak wasz organizm na to reaguje. I musimy przyjmować z zewnątrz, bo nasze ciała są jeszcze węglowe. Dopóki nie będą krzemowe, to są na razie węglowe i my potrzebujemy pobierać ten pokarm z zewnątrz, ale w naszych czasach, w których teraz jesteśmy, wszystko się zmienia i zmieniają się też nasze ciała i one się zmieniają biochemicznie też i niektórzy ludzie, tacy ludzie, którzy naprawdę rozumieją i oni są naprawdę przebudzeni, zauważają w swoim ciele zmiany i te zmiany są też w jedzeniu. I niech mi Pan uwierzy, że da się żyć 2-3 tygodnie tylko na zielonkach. I człowiek się czuje tak wspaniale i taki lekki i taki zdrowy, że to naprawdę jest zauważalne, jest bardzo mocno zauważalne. Dobra, to gdybyś miała w dwóch zdaniach polecić zielony jęczmień i chlorellę, to jakbyś to zrobiła? Nie. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy i bierzcie i pijcie z tego wszyscy. To są dwa takie zdania, które mówią o tym, że to jest basic nasz, to jest nasza podstawa żywienia, podstawa karmienia w tej chwili. Dla odporności, dla oczyszczenia organizmu, dla dawania nowego życia. I jeżeli już mamy to życie i 40 lat jemy, 50-60 lat jemy te toksyny, dlatego żeby mieć siłę dożyć do 100 lat. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, bo naprawdę była fascynująca i można było wiele rzeczy się dowiedzieć i posmakować dość nowych, ale chyba dobrych smaków. Naprawdę. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Mam nadzieję, że Ci smakuje. Jest dobre, bo zawsze stosowałem z sokiem jabłkowym i tak średnio wchodziło, ale z ananasowym bardzo dobre.
Bardzo Państwu dziękuję. Ze mną była Anna Mazurczyk, dietetyk kliniczna. Do zobaczenia. Studio VTV wypromowało wiele znakomitych metod wspomagania organizmu. Techniki, które pomagają podnosić świadomość, ale przede wszystkim osobowości, które tak bardzo lubicie dzisiaj oglądać. To wiele lat naszej pracy. Jeżeli mogłeś obejrzeć to nagranie, to w ramach wymiany energii udostępnij ten program. Zostaw like lub komentarz, subskrybuj kanał lub wspieraj działalność poprzez wpłatę na konto fundacji lub PayPal. To bardzo ważne. Dziękuję wszystkim za aktywne wsparcie. Michel Rachel.